Cześć moi drodzy, dzisiaj przed nami specjalny odcinek, szczególny, bo zwykle mówię Wam o tym, co działo się kilka, kilkadziesiąt, czasem nawet kilkaset lat temu. A dziś będę Wam mówić w odcinku między innymi o tym, co dzieje się właśnie dziś. Odbędzie się, odbywa albo właśnie się odbyła koronacja króla Karola III. Oczy całego świata zwrócone są na opactwo Westminster. Natomiast matka Karola, jak dobrze pamiętacie, była jedną z najdłużej panujących monarchii, w ogóle monarchów na świecie, w historii. Ale przez to, jak wiele kontrowersji pojawiało się w życiu jej najstarszego syna, spekulowano, czy na pewno to on przejmie po niej koronę. Czy jego syn William nie powinien zostać królem zamiast niego? Co czuł, gdy spekulowano, że powinien władzę przekazać właśnie synowi i synowej? Jak jego życie uczuciowe wpływało na jego pracę i odbiór społeczny? Czy faktycznie żył miłością do Kamili, podczas gdy cały świat oglądał jego bajkowy ślub z Dianą? I czy skrywa jeszcze więcej tajemnic? Na przykład, czy zastanawiał się nad własną orientacją? Jak widzicie, pytań jest wiele, więc wiele potrzeba też odpowiedzi. Dzisiaj postaram się Wam ich udzielić. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, jak wielki wpływ na życie Karola miały kobiety. Pierwsza żona bez wątpienia niebagatelny, ale o Dianie powiedziano już tak dużo, że dzisiaj postaram się powiedzieć mniej. Za to bardzo intrygująca i wciąż nieodkryta pozostaje dla mnie Kamila. I przy okazji tego odcinka chciałam Wam dzisiaj polecić dwie książki. Biografie niezwykle ciekawych kobiet i pierwsza z nich to właśnie biografia tej intrygującej, tajemniczej Kamili. Książka Kamila, prawdziwa historia królowej małżonki, pozwala spojrzeć na tę kobietę zupełnie inaczej. Bo przecież zwykle oceniamy ją jako tą złą w historii o Kopciuszku. Ale trzeba przyznać, że jednak potrafiła tak swój wizerunek poprowadzić, że z tej złej jednak wyrosła na szanowaną małżonkę, dzisiaj już królową. Ale przecież mówiono, że prawie rozbito przez nią monarchię brytyjską. Jeżeli jesteście ciekawi generalnie tej relacji, to powiem Wam, że kanwą tej książki jest właśnie głęboka relacja między Kamilą a jej mężem Karolem. No cóż, trzeba jej pogratulować niezłomnej postawy, tego, że trwa przy Karolu. Czy tak będzie właśnie wyglądało również ich panowanie? Nie jest to lukrowany pomnik, o nie, i pozwoli Wam spojrzeć na tę osobę inaczej. Ale przyznam Wam, że ta książka jest nie mniej interesująca, bo to kolejna z biografii, którą dzisiaj Wam chciałam polecić. Kate, przyszła królowa. Biografia kobiety, która dzisiaj jest synową króla i przyszłą królową. Niby media trochę ją trywializują, rozpisują się głównie o jej pięknych kreacjach. Ale ostatnie zamieszanie wokół rodziny królewskiej pokazało, jak Kate jest silna. Nie odpowiadała na żadne plotki, zawsze jest nienaganna, zawsze perfekcyjna. Wygląda, jakby plotki wokół jej małżeństwa, bo przecież mamy tu sugestie zdrad Williama, a także konflikt ze szwagierką w ogóle jej nie dotyczyły. Choć przecież była jego ważnym ogniwem i niejednokrotnie była wywoływana do tablicy. Autorka tej książki, analizując wywiady i doniesienia medialne, pokazuje, że tylko z pozoru mamy do czynienia z tak perfekcyjną osobą. I da się zobaczyć, co Kate skrywa pod tą skorupą, którą musiała wypracować, będąc pod takim obstrzałem mediów. Linki do tych dwóch niezwykle ciekawych książek o królowych małżonkach, obecnej i przyszłej, zostawiam Wam jak zawsze w pierwszym komentarzu, a także w opisie pod tym filmem. Zapoznajcie się z nimi, bo naprawdę warto, ale nie wymagajcie ode mnie, żebym Wam powiedziała, którą warto przeczytać bardziej. Bardzo serdecznie Wam polecam. Teraz już zaczynajmy odcinek. Karol Filip Artur Jerzy Windsor, znany jako książę Karol, a obecnie król Karol III, urodził się zaledwie rok po ślubie swoich rodziców, wówczas księżnej Elżbiety oraz księcia Filipa. Na świat przyszedł w pałacu Buckingham w Londynie 14 listopada 1948 roku i był pierwszym dzieckiem małżonków. I od pierwszych miesięcy życia wiadome było, że zostanie królem. Od pierwszych miesięcy życia właściwie został też odseparowany od matki. Kiedy miał zaledwie 4 lata, jego mama została królową. 26-letnia wtedy Elżbieta II wiedziała, że najstarszego syna, czyli następcę tronu, musi wychować w szacunku do obowiązków. Sama dowiedziała się, że będzie królową dopiero kiedy miała ponad 10 lat, więc te pierwsze lata życia przeżyła relatywnie beztrosko. Karol takiego szczęścia nie miał. Od samego początku jego życie było podporządkowane temu, że kiedyś zostanie królem. Będzie więc tak, że w późniejszych latach Karol będzie wspominał swoje dzieciństwo jako dość surowe i będzie się skarżył właśnie na to bardzo surowe wychowanie. I choć mama była chłodna, o tym jeszcze powiem za chwilę więcej, to jednak najwięcej mówił Karol o relacji z ojcem. Bo książę Filip traktował swojego syna
Zimno, chłodno, opryskliwie. Chciał chyba, żeby wyrósł na takiego króla z prawdziwego zdarzenia. Najważniejsza była ta musztra, więc ojciec cały czas hartował jego charakter. Często przez krytykę niestety. Więc kiedy jego syn się urodził, książę Filip był zajęty graniem w squasha. Gdy doniesiono mu wspaniałą nowinę, poszedł jeszcze popływać i dopiero później udał się do żony Elżbiety. A podobno kiedy zobaczył swojego nowonarodzonego syna, powiedział, że wygląda jak pudding śliwkowy. Nikt mu widocznie nie powiedział, że noworodki urodą nie grzeszą i trzeba dać im trochę czasu. A jeśli już spędzał czas z synem, to były to prawdziwie męskie zadania. Uczył go na przykład łowić ryby albo strzelać. A jego metody dydaktyczne były dość brutalne. Na przykład kiedy chciał go nauczyć pływać, ponoć wrzucił małego księcia do basenu przy pałacu Buckingham. Po prostu. Że jak się nie utopi, to się nauczy. Karol był łatwo tłamszony przez silną osobowość ojca. Szybko można było doprowadzić go do płaczu, mówił kolejny z biografów rodziny królewskiej. Ale generalnie cały czas był pod opieką niani guwernantek. Generalnie pozwalano mu się spotykać z rodzicami tylko rano i wieczorem, więc spędzał z nimi najwyżej godzinę dziennie. Decyzja, która jeszcze bardziej wpłynęła na relacje między rodzicami a Karolem, to decyzja o wysłaniu go do szkoły z internatem, bardzo daleko od domu w Szkocji. Do tej placówki przed laty uczęszczał książę Filip, więc uznano, że będzie dobrze, żeby skończył jego syn tę samą szkołę oczywiście. W obronie wnuka stanęła nawet babcia, matka Elżbiety II, która przez lata chyba była najbliższą osobą dla Karola. Prosiła więc córkę, żeby ta nie wysyłała jej wnuka do tak odległej szkoły, ale Elżbieta II sobie nic z tego nie zrobiła. Nie jest tajemnicą, że bardzo kochała swojego męża i często była pod jego wpływem. A Karol już jako dorosły mężczyzna niejednokrotnie wylewał swoje żale w wywiadach. A na pytania, czy faktycznie jego ojciec wychowywał go tak twardą ręką, odpowiadał, że zdecydowanie, że właściwie nigdy się to nie zmieniło. Ale ojciec nie pozostawał mu dłużny. Karol jest romantykiem, a ja jestem bardzo pragmatyczny. Mówił swojemu biografowi książę Filip. To znaczy, że wszystko postrzegam inaczej, a ponieważ ja nie patrzę na świat tak jak romantycy, jestem nieczuły, dodawał ironicznie. No i gdyby ta matka była bardziej taka, powiedzmy, no czuła po prostu przytulasta, to może byłoby lepiej, ale Elżbieta II bardzo skupiała się na swoich zadaniach, bardziej niż na macierzyństwie. Kiedy przez kilka miesięcy była w podróży, słynne stało się to, że spotkała swoje dzieci na lotnisku po kilku miesiącach niewidzenia ich i podała im rękę, jakby była w delegacji i spotykała się z kolejną głową państwa. No a ponieważ Karol w związku z tym wzrastaniem w ten sposób, tą musztrą, był bardzo cichym i wstydliwym dzieckiem, to też później, kiedy już stawał się mężczyzną, uważał, że tłumienie emocji jest bardzo dobre i najlepiej ich generalnie nie pokazywać. No ale jak sobie pewnie wyobrażacie i nie mylicie się tutaj, w dzieciństwie przyjął bardzo staranne wykształcenie, zarówno pod kątem nauki, manier, jak i tego, jak będzie wyglądała jego przyszłość, na którą zresztą, jak się później okazało, przyjdzie mu długo czekać. Z wykształcenia jest archeologiem, zrezygnował z Akademii Wojskowej i naukę kontynuował w Trinity College University of Cambridge. Nie było to jednak zgodne z tradycją. W szkołach jednak też nie miał łatwo, bo każdy wiedział, kim jest i kim będzie, a rówieśnicy potrafią być okrutni. Bardzo im zależało, żeby Karol nie czuł się lepszy od nich, choć, tak jak już wiecie, raczej był nieśmiały i chyba nie miał za bardzo takich predyspozycji jeszcze wtedy. Rodzice mu nie pomagali, bo Filip uważał, że powinien być sprytny i sobie radzić. Ten nawet kiedy pisał do matki, że jest okropnie w szkole, ta mu nic na to nie odpowiadała. Więc on podporządkowywał się założeniom i wyłączył emocje. Może nie wszyscy pamiętacie, ale co ciekawe, Karol ma już na swoim koncie jedną koronację. Inwestytura, bo tak to się nazywa, Karola, czyli uroczyste pasowanie na następcę tronu, odbyła się 1 lipca 1969 roku. Karol był wtedy jednocześnie mianowany na księcia Walii. Wydarzenie w telewizorach śledziło 200 milionów ludzi na całym świecie, z czego 19 milionów w samej Anglii. Na zdjęciach z tego wydarzenia Karol uśmiecha się nieśmiało. Nie czuje się zbyt pewnie w swojej roli, jest raptem studentem i myślę, że nie w głowie mu panowanie, chociaż jego matka przecież była bardzo młoda, kiedy zasiadła na tronie. On jeszcze czuł, że chwilę mu przyjdzie na to poczekać i myślę, że nawet liczył na to. W wieku 20 kilku lat natomiast poznał rodzinę Spencerów i na początku wiązał swoje nadzieje z Lady Sarą Spencer, starszą siostrą Diany. Ale coś im tutaj nie poszło w tej relacji, a na horyzoncie pokazała się ta młoda, niewinna, nieśmiała, skromna Diana.
W 1981 roku książę oświadczył jej się. Różnica wieku między narzeczonymi wynosiła 13 lat. Wtedy po zaręczynach Diana i Karol udzielili tego mega niezręcznego wywiadu, kiedy ona była po prostu w skowronkach. Bardzo się cieszyła na to, że w ogóle książę poprosił ją o rękę i że to będzie taka miłość jak z bajki. Natomiast on wtedy wypowiedział te słynne słowa. Zapytany o to, czy jest zakochany, odpowiedział, że owszem, cokolwiek to znaczy, mimo że jego narzeczona wcześniej powiedziała, że oczywiście. Wtedy jeszcze Diana nie wiedziała, że jej przyszły mąż jest zakochany, ale w kimś zupełnie innym. Kamili Parker, ale niestety dowiedziała się o tym jeszcze przed ślubem. Nie jest tajemnicą, że te całe oświadczyny, ta miłość i tak dalej wynikała z tego, że naciskano na Karola, by ten w końcu zmienił stan cywilny. Być może gdyby nie to, że od dziecka wpajano mu, że będzie musiał niektóre rzeczy po prostu robić, może by się zbuntował. Ale w tym wypadku wiedział, że nie może sobie nie wiadomo jak długo bimbać, a był już po 30 i na dodatek jego relacja z Kamilą Parker nie podobała się na dworze. Sama Kamila zresztą też nie. Ale generalnie nie wypadałoby, przyszły król nie miał żony i był wiecznym kawalerem. Mediów nie dało się powstrzymać. Wszyscy wywierali na mnie presję, żebym się oświadczył, mówił Karol. I podobno dzień przed ślubem sam przyznał swojej narzeczonej, że jej nie kocha. Więc w rezultacie wszyscy oglądaliśmy wspaniałą bajkę, naprawdę bajkę, wycierając łezki wzruszenia, podczas gdy na ślubnym kobiercu stawała dwójka nieszczęśliwych ludzi. I chociaż tak naprawdę byli sobie obcy, chyba mieli plan, Karol również, żeby zrobić to dobrze, żeby zerwać wszystkie więzy ze swoją dawną miłością i przerzucić te uczucia na tę młodą, piękną dziewczynę. Ale niestety miłość będzie tutaj silniejsza. I nawet urok narzeczonej, ambicje i mocne postanowienie poprawy nic tu nie dadzą. I nie zmuszą Karola kochać kogoś innego niż Kamila. O relacji Karola i Kamili opowiedziałam Wam w osobnym odcinku, więc zajrzyjcie do karty, jeśli jesteście zainteresowani tym wątkiem. Diana Spencer i książę Karol wzięli ślub 29 lipca 1981 roku, a uroczystość okazała się jednym z największych wydarzeń medialnych tamtych czasów, będąc analizowana przez wszelkiego rodzaju media. Dziennikarze wszystko analizowali, każdy szczegół tej uroczystości, a panna młoda pozostawała w uwadze mediów nie tylko w trakcie ślubu, ale także później w następnych latach. Tym bardziej, że Diana startowała już z takiej pozycji kopciuszka. Przecież pracowała w przedszkolu i oczywiście miała arystokratyczne pochodzenie, ale jednak z takiej normalnej dziewczyny nagle stała się właścicielką serc całego świata, można rzec. Ale szybko ta bańka prysła i ciągle media donosiły, że Karol wziął ślub pod przymusem i że tak naprawdę kocha Kamilę. Do tego sama Diana nie pomagała. Widać było, że jest smutna, przybita, coraz szczuplejsza. Więc medialne zainteresowanie tą parą tylko wzrastało. Tym bardziej, że na światło dzienne wychodziły intymne relacje małżonków dotyczące niewierności małżeńskiej, relacji Diany z trenerem jeździectwa czy wiadomości księcia Karola kierowane do Kamili. Zresztą Diana w 1995 roku udzieliła sławnego już wywiadu dziennikarzowi BBC, kiedy to powiedziała, że jej mąż ją zdradza. I powiedziała to słynne zdanie. Było nastroje w tym małżeństwie, więc było trochę zbyt tłoczno. Wiele mówiło się także, że przez lata Diana walczyła z tym, co działo się w jej małżeństwie. Chciała to wszystko naprawić, poskładać. W najnowszej biografii króla przytoczono nawet słowa kamerdynera, który słyszał, jak Diana rzucała epitetami i szydziła z obsesji męża na punkcie posępnie wyglądającej Kamili. Jeden ze służących miał być świadkiem kłótni, w której padło pytanie Diany: dlaczego nie chcesz ze mną spać? Zdaniem świadków Karol za wszelką cenę unikał seksualnej bliskości z własną żoną po narodzinach księcia Harry'ego w 1984 roku. Nie wiem, kochanie, myślę, że jestem gejem, miał powiedzieć z sarkazmem Karol. A ona nie pozostawała mu dłużna i szydziła z niego, że nigdy nie zostanie królem i że ona już o to zadba, by to William przejął koronę po babci. Separacja tej pary została ogłoszona 9 grudnia 1992 roku, a rozwód miał miejsce w sierpniu 1996 roku. A rok po rozwodzie księżna zmarła w tragicznym wypadku w Paryżu.
I dopiero po jej śmierci Karolowi udało się nawiązać z synami głębszą więź. Wcześniej to matka była dla chłopców całym światem. I chociaż nie da się tak szybko nadrobić wielu lat, a Karol choć narzekał na ojca, również traktował swoich synów dość chłodno, chyba starał się wtedy jakoś im pomóc. Najbardziej wiarygodną opinię na temat króla Karola III wyraził w zeszłym roku jego syn w książce. Harry jednoznacznie dał do zrozumienia, że ojciec był ofiarą monarchii. Mówił o pokoleniowym cierpieniu. Traktował mnie tak, jak sam był traktowany. Wspominał także, że to, jak ojciec poinformował ich o śmierci matki, było dalekie od jakiegoś takiego poczucia empatii. I później, chociaż się starał, nie potrafił im jej zastąpić. Ale zastanawialiście się kiedyś, czemu właściwie od razu Karol nie był z Kamilą, skoro tak bardzo ją kochał? Kamila z księciem Karolem miała poznać się w 1970 roku podczas meczu polo. Ale tak naprawdę spotkali się już wcześniej. Podobno od razu przypadli sobie do gustu, ale Kamila nie spodobała się matce Karola, Elżbiecie II. Podobno była zbyt szalona, no generalnie żyła jak normalna nastolatka, młoda kobieta, miała miłosne podboje, imprezowała, no nie nadawała się teoretycznie. No i ponoć nie była zbyt dobrze urodzona. Więc wymyślono to, co od lat w różnych filmach obserwujemy, że kiedy jest jakaś miłość, to wysyła się jedną stronę gdzieś tam, żeby ta miłość wywietrzała z głowy. Więc Karol w 1971 roku zaciągnął się do królewskiej marynarki wojennej. A związek na odległość faktycznie nie przetrwał. Kamila nie chciała czekać na Karola i wyszła za mąż. W 1973 roku poślubiła Andrew Parkera Bowsa. A podobno Karol, gdy dowiedział się o ślubie swojej dziewczyny, był załamany. Ponoć w listach pisał do przyjaciół, że ma nadzieję, że kiedyś to wielkie uczucie pustki, jakie teraz odczuwa, minie. Ale nie miał zamiaru tracić z Kamilą kontaktu. A Karol i Kamila nigdy o sobie nie zapomnieli. Dalej utrzymywali bliskie stosunki, choć byli już po ślubie. W 1978 roku ponoć znowu zostali kochankami. Natomiast po rozwodzie z Dianą, Karolowi Kamila zaczęła oficjalnie towarzyszyć. Podobnie jak Karol była rozwódką. Jej małżeństwo rozpadło się mniej więcej w tym samym czasie co Diany i Karola. Ale nie mogli się zbyt często pokazywać razem, no bo śmierć Diany raczej temu nie sprzyjała. Nastroje Brytyjczyków były dość ponure, częściowo oskarżające Kamilę o to, że tak potoczyło się życie Diany, że rozpadło się jej małżeństwo i że rzuciła się w wir romansów, przez co śledziła ją prasa, no a jak było dalej, dobrze wiemy. W związku z czym naprawdę trzeba było długo pracować wizerunkowo, by to wszystko zmienić i ostatecznie zaręczyny nastąpiły dopiero w 2005 roku. A w tym czasie opinia publiczna naprawdę nie przepadała za Kamilą. Na zawsze przygnęła do niej łatka tej, która rozbija małżeństwa. Zresztą Elżbieta II jakby po czasie zrozumiała, że z prawdziwą miłością chyba nie można walczyć, co nie znaczyło, że Kamilę od razu polubiła. Co prawda wyraziła zgodę na małżeństwo, a potem zorganizowała także huczne przyjęcie na cześć nowożeńców i ich bliskich. Kamila i Karol byli rozwodnikami, nie mogli więc stanąć w kościele na ślubnym kobiercu. Para zdecydowała się na ślub cywilny. I wtedy bardzo dużo pisano, że Elżbieta nie popiera tego małżeństwa, bo na ślubie się nie pojawiła. Ale no, chodziło o to, że jako głowa kościoła nie mogła pojawić się na ślubie cywilnym, bo teoretycznie go nie pochwala. Ale jeśli chodzi o przyjęcia i mszę na przykład, która później była taka błogosławiąca temu związkowi, już zaszczyciła swoją obecnością. I od tamtej pory Karol, Kamila i ich psy są nierozłączni. Karol spełniony w miłości ponoć miał się oddać swoim obowiązkom, choć oczywiście jak zawsze w prasie doszukiwano się różnego rodzaju też konfliktów, niesnasek i tego, że no jednak ta sielanka ma taka sielankowa nie być, ale tak naprawdę nic na to nie wskazuje, by tam były jakieś dramaty. A Karol jako książę Walii opiekował się ponad 400 organizacjami charytatywnymi. Jest pracoholikiem, siada do biurka codziennie rano, także w weekendy. Chce zmieniać świat, mówiła Kamila. Jego misją było i jest pomaganie ludziom. Angażuje się w walkę z kryzysem klimatycznym. Chciałbym pozostawić świat odrobinę lepszym niż go zastałem, mówił Karol. I choć w jego życiu naprawdę nie brak kontrowersji, jednak w ostatnim czasie prasa więcej pisze na temat jego skonfliktowanych synów. I jednym na pewno ustępuje kobietom w rodzinie królewskiej, nie pisze się tyle o jego stylizacjach. Zresztą nie zawsze jest o czym. Choć był wybierany najlepiej ubranym mężczyzną, daje przykład poddanym jako mężczyzna eko.
Kupuję raz za dobrze. Nie znoszę niczego wyrzucać, mówił książę, który dał temu dowód, gdy na ślubie Williama i Kate pojawił się w garniturze sprzed 30 lat. Jego relacje ze starszym synem wydają się być niezachwiane, choć trochę innego światła rzucał na to młodszy syn Harry w ostatnich wywiadach i publikacjach książkowych. Gdy opowiadał o konfliktach z bratem i ojcem, jakie zaczęły mieć miejsce po jego ślubie z Meghan Markle, okazało się, że dla ojca i brata najbardziej ważne są monarchia i jej dobro, niż dobro właśnie Harry'ego. Tak przynajmniej przedstawiał to Harry. Sam nieco mówił o relacjach z ojcem, a William zawsze właściwie tylko w superlatywach. To sam ojciec. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że może być to właśnie pokłosie tego, że jednak panowie to dobro monarchii mają zawsze w najwyższym poważaniu. Ciekawa jestem, czy cieniem na ich relacji tej nieoficjalnej i zakulisowej mogły pojawić się plotki o tym i te sugestie, że to jednak William i Kate powinni przejąć koronę po królowej Elżbiecie. W brytyjskich mediach napisano, że książę Karol jest spadkobiercą królowej Elżbiety i nie można tego zmienić. O sukcesji do tronu decydują prawa parlamentu, a nie sama monarchini, ale pojawiły się pogłoski, że jednak można to ominąć, a matka miała obwieścić księciu Walii, że zamierza przekazać tron właśnie Williamowi. W 2019 roku opublikowano także artykuł, który twierdził, że królowa Elżbieta chciała, aby książę William przejął tron. I tym samym William miał uratować monarchię. I nawet tutaj fantazjowano nieco, twierdząc, że właśnie William po tym wszystkim wypędzi ojca i brata, by pozbyć się ewentualnych pretensji o tron. Trochę grą o tron poleciało. Sugerowano, że chociaż królowa cierpiała już na demencję, to w przypływach jasności umysłu zawsze mówiła, że to William i Kate powinni być jej następcami. Oczywiście to plotki, nie wiadomo, czy było coś w tym z prawdy, ale jednak były takie sugestie w mediach, więc ciekawa jestem, jak to wpływało na relacje między ojcem a synem, którzy wychowywani byli w takim przeświadczeniu, że jednak jest to najważniejsza misja ich życia. Ale nic takiego się nie stało, Karol dzisiaj przejmuje tron. Ostatnio ujawniono także, co robił przed śmiercią Elżbiety II. Zasugerowano, że książę, wiedząc, że stan jego matki pogarsza się, nie wpadł w panikę, udał się na grzyby do lasu. Gdy życie królowej gasło, zbierał grzyby, ale co najważniejsze, zdążył do zamku w Balmoral. Był obecny przy łożu matki w momencie jej śmierci o godzinie 15:31. To moment najgłębszego smutku dla mnie i wszystkich członków rodziny, napisał w pierwszym oficjalnym oświadczeniu. Natomiast koronacja odbywa się dziś, albo się już odbyła, w zależności kiedy to oglądacie, w londyńskim opactwie westminsterskim. No więc właśnie, kiedy oglądacie ten odcinek, może już być po, ale kiedy ja to nagrywam, jest przed, więc będę mówić, co się wydarzy, a nie co się stało. Karol III zostanie namaszczony świętym olejem, otrzyma złote jabłko, pierścień koronacyjny i berło, a następnie zostanie ukoronowany koroną świętego Edwarda i pobłogosławiony. Karol i jego żona Kamila pojadą karetą diamentowego jubileuszu, a wrócą złotą karetą koronacyjną. Po koronacji odbędzie się procesja do pałacu Buckingham. No ale myślę, że mimo tej całej pompy ludzi najbardziej będzie interesowało, czy faktycznie przyjedzie Harry. Donoszono, że przyjedzie na tę koronację ojca mimo konfliktu w rodzinie, ale bez małżonki. Mówiono znowu, że Meghan nie przyjedzie, bo jest w ciąży, inni, że jest obrażona. No ciekawe, czy się ostatecznie pojawi, czy nie. Sama drże. Ciekawe, czy będą udawać, że wszystko okej, czy konflikt poszedł już tak daleko, że generalnie po prostu ten Harry się pojawi i nie będzie tam żadnych rozmówek i tak dalej. Jutro za to odbędzie się koncert koronacyjny na zamku Windsor. Poniedziałek 8 maja natomiast w Wielkiej Brytanii jest dniem wolnym od pracy. No i teraz, moi drodzy, okazuje się, że wszyscy byśmy czasem chcieli mieć na przykład w Polsce jakiegoś króla do ukoronowania. Co ciekawe, żona króla Wielkiej Brytanii Karola III nie będzie już nazywana królową małżonką, jak niejednokrotnie mnie tutaj poprawiano, że nie będzie nigdy królową. Nie, 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 moi drodzy, oficjalnie nie będzie właśnie królową małżonką, a królową. Nowy tytuł po raz pierwszy został użyty na zaproszeniach na koronację. I chociaż odcinek wyszedł długi, naprawdę przedstawiłam Wam historię życia Karola skrótowo. Chciałam się skupić na jego dzieciństwie, relacjach z rodziną. No ale wiecie, jest to historia na nie jeden film, ale nie ma tego złego. Bo jeśli macie ochotę na więcej, pamiętajcie o książkach, które Wam dzisiaj polecałam. Biografia Kamili będzie nieco bliższa tej dzisiejszej historii, o której Wam mówiłam, ale znowuż książka o Kate jest bardzo intrygująca. I myślę, że może być dla Was naprawdę zaskoczona.
zaskakująca. Jeszcze raz przypominam, że link znajdziecie w opisie i w pierwszym komentarzu. Jeszcze raz dziękuję Wam za dzisiaj. Jeśli oczywiście należycie do milionów, które podziwiały tę dzisiejszą imprezę w telewizji, to nie bójcie się pisać w komentarzach, jak Wam się podobało, jakie macie wnioski, co sądzicie o tym Harrym. Mnie też to jakby rozgrzewa, także będę bardzo wdzięczna. No i pamiętajcie, że widzimy się na moim kanale już niebawem. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.